Cześć moi drodzy, z tej strony z pana witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Życie Gangstera. Zostawcie 12 tysięcy łapek, jeżeli chcecie, żeby odcinek pojawił się już jutro. Jak widzicie, atmosfera na dzisiejszym odcinku nie jest zbyt dobra, bo jak oglądaliście ostatni odcinek, nie ten taki krótki, który wstawiłem specjalnie, tylko już normalnej długości odcinek, to dobrze wiecie, że zakończył się dość smutno. Zakończył się śmiercią jednego z moich jakby przyjaciół, przynajmniej myślałem do jakiegoś czasu, że jest to przyjaciół. Mieliśmy z nim burzliwą drogę. Na początku walczyliśmy, potem współpracowaliśmy, stworzyliśmy razem coś fajnego i finalnie skończyło się na tym, że Jack przeszedł na złą stronę. Wielka szkoda niestety, no ale tak się to wszystko wydarzyło. Jak widzicie, dzisiaj jest taki, no, specjalnie ponury dzień, że tak powiem. Smutno mi, że dużo osób w naszym otoczeniu w taki sposób właśnie kończy. Ale takie są konsekwencje działania w tym świecie. Ja to wam nieraz powtarzałem. Jest nawet komendant. Może do niego zagadam, zanim tam pójdę. Tam się odbywa cała ceremonia. Witam cię, komendancie. Cześć. Po prostu przyglądam się, co się dzieje. Co się dzieje? No, kolejna osoba nie żyje. Powiem sprawę, czy trzeba być coś? Wiesz co? Tak się zastanawiam. Sam do końca nie wiem, ale była to bliska osoba dla mnie. Myślę, że nie ma na co patrzeć, tak szczerze, wiesz? Lepiej jakby komendant pojechał w sumie. Jak ci będzie. No w sumie tak niepotrzebnie się tu pokazał. Jak tam Quickie? Jak może być? Widzisz gdzieś George'a? Niestety nie. Nigdzie go nie widziałem. Może to i lepiej. Cześć Rekin, cześć. To jest jego rodzina? Nie wiem, pewnie tak. Pewnie przyjaciele, rodzina. Nie wiem za bardzo kto. Prawie codzienność teraz u nas, co? W sumie to tak. Gdybyśmy mieli tak uczestniczyć w każdym pogrzebie, to by nam pół życia zleciało. To prawda. Bardzo cię proszę, jak będziesz w stanie, żebyś wziął Leonardo, Rekina, lekarza, jak się uda, i żebyśmy się spotkali, pogadać po tym pogrzebie. Jasne. Trzeba obgadać to, co się stało, i podjąć jakieś kroki w dalszym działaniu, nie? Dobra. No chyba Leonardo idzie. Cześć chłopaki, sorry za spóźnienie. Cześć Leo. Smutny dzień, co? No, dzień jak co dzień. Spotkamy się zaraz, Leo, wszyscy. Musimy pogadać. Tylko nie w takim miejscu. Uhonorujmy to, że Jack jednak przez jakiś czas był bliską nam osobą. Nie wiem, co się stało, ale no. Dużo osób przyszło. Kto tu jest? Widzę ojca Franklina. A to kto to na lewo? No nie wiem w sumie. To chyba ten, Kenneth. Jesteś pewien? Nie jestem pewien, ale tak mi się wydaje, że miał też tu przyjechać, mogę mi coś. Dobra, pójdę z nim pogadać. Istotne? Nie, spoko. Dziwnie by to wyglądało. Dam radę. Razie. No moi drodzy, Kenneth był świadkiem tego wszystkiego. Nie mieliśmy okazji jeszcze pogadać. Ciekawe, jak się trzyma chłopak. Cześć, Kenneth. Trochę dziwnie był tutaj. Co nie? Co to za idiota? Strasznie dziwnie się czuję po tym, co zrobiłem, będąc tutaj teraz. No przepraszam, że cię w to wmieszałem. Nie, twoja wina. Ale sam widziałeś, jak poważnie się zrobiło. Bardzo dobrze zrobiłeś. Chyba innego wyjścia nie było. W takich momentach musimy szybko działać, bo mogłoby to ze sobą pociągnąć więcej konsekwencji. Jack sam zdecydował o swoim losie, kiedy wypowiadał tam te słowa. I nic nie wskazywało na to, że były to puste słowa. On by to zrobił, więc uratowałeś mi życie. Gadołek jest zahipnotyzowany. Dalej widzę tą scenę przed oczami. To, co tam się wydarzyło, to nie wiem, czy coś gorszego w życiu przeżył. Oj, Kenneth, musisz się jeszcze przygotować. Takich dni będzie jeszcze więcej. Stąd obecną sytuację w mieście to będzie częsty widok. Zadbaj o siebie, żebyś ty nie skończył w tej drewnianej skrzynce. Tak samo, bo wczoraj nie, już nawet nie liczę. No. Ostatnio już było blisko. Bardzo blisko. Jeszcze mam jedną prośbę. Gdybyś coś usłyszał o młodym, daj mi znać. O młodym Jacka. Mówię z troski, trzeba się nim zaopiekować. Najlepiej by było dowiedzieć się, gdzie jest, czy jest bezpieczny i coś w tym kierunku zrobić. Zabezpieczyć go. Młody nie jest niczemu winny, a wrogowie ojca mogą czekać za rogiem. Szczególnie teraz, kiedy sprawy majątkowe zostaną przejęte, a Jack miał się czym pochwalić. Gdybyś potrzebował też pomocy, daj znaka. Chyba czas się zbierać, co? No. Jak pewnie odezwę i tak do ciebie. Jasne. No, w jakiej sprawie? Jak najszybciej. O Boże, widzowie. Biedny Jack. Szkoda, że to się wszystko tak potoczyło. No, kolejna strata. Niestety. Ajajaj. Nic nie zrobisz, no. Jak się trzymasz? Nie jest źle. Już trochę przywykłem. Chociaż to jest złe określenie, jak można do tego przywyknąć w ogóle. Czaj. Najgorsza jest strata osób, które rzeczywiście były z nami blisko i nagle dzieje się taka rzecz. Odwraca się o 180 stopni. Ja rozumiem.
Nic, no musisz być gotowy, że takich sytuacji będzie więcej. Powodzenia. Rax dobrze powiedział, widzowie. Ale Rax, przychodzisz na pogrzeb i dalej coś skrywasz, nie? Co tu robił Raxon? To co każdy, przyszedł się pożegnać z Jackiem. Fajnie go widzieć znowu. Zaraz się ze mną nie przywitał. Tak. No, po ostatnim to będzie trochę dystansu. Już zapomniał o tym, że prawie przez niego zginąłem. Dobrze, nie gadajmy przy tym. Dajmy mu jeszcze chwilę, zanim przyjdzie ten i zakopią go. O kurde, widzowie, no tak jak mówiłem, no wielka szkoda. Mam nadzieję, że teraz jest w lepszym miejscu i w końcu sobie odpocznie od tego całego syfu, który dzieje się w tym mieście. Żegnaj, Jack. Czas też stąd się zwijać, widzowie. Nie możemy cały dzień stać na cmentarzu, trzeba robić inne rzeczy. Kazałem się zebrać chłopakom. Zabierz ich do tej miejscówki naszej, wiesz, tej... Czyli na medyka? Nie. Tej od... A, tej drugiej. Tak, widzimy się tam zaraz. Muszę pojechać, spotkać się z naszym składem, widzowie, i zacząć podejmować jakieś kolejne kroki. To mnie szczerze zaskoczyła ta cała sytuacja i nie byłem na nią gotowy. Nie możemy dopuścić do więcej do takich sytuacji, gdzie jesteśmy po prostu na celowniku. Dziwnie się zaczyna w taki sposób odcinki, prawda, widzowie? Strasznie dziwnie. Jeszcze dostałem SMS-a od Raxa. Pamiętaj, że możesz być następny. Niestety to jest prawda, bo mało brakowało i sam bym był na miejscu teraz Jacka, nie? Kenny tu ratował mi życie. No, mało brakowało, widzowie. Nie wiem, czy Leonardo tutaj był, chyba tylko byłem z Quick J-em, nie? Oni chyba jeszcze nie wiedzą o tej dziupli tutaj. Poczekamy na nich, aż tu przyjdą. Ktoś jeszcze przychodzi, czy nie? Chyba nie. To odczy. Otwieraj. A to jest legalna strona. Dobra, nie chwal się. Ale trzeba chyba poinformować. Fajna lokalizacja. Zaraz zobaczę, chodźcie, panowie. Fajnie tu kiedyś jesteś bezdomni? No idealny dla nas. No ja tu cuchnie. Co marudzisz. Prawda, naprawdę. Chodźcie. Czego wymagasz? Ale bursu. A, czyli nasze życzenie naszego doktora się spełniło, tak? Powiedzmy. O, tu już ładnie. Już lepiej, co? O wiele. Chodźcie. Jak tam się trzymacie? Wszystko okej? Okay? No i w porządku, no. Słuchajcie, to jest miejsce, w którym chciałbym, żebyście spędzali czas, jakbyście chcieli sobie trochę odpocząć, się przechować, ewentualnie poukrywać się. To jest miejsce tylko dla nas i dla naszych najbliższych osób, które będziemy chcieli tutaj w razie W również przechować. Tak, i myślę, że Leonardo, możesz się zająć zabezpieczeniem tego miejsca. Tak, dokładnie. Plus, Quick J miał wam pokazać, ale chyba nie było okazji, mamy też miejsce dla naszego doktorka, więc fajnie byłoby się też z nim spotkać jak najszybciej i mu przekazać naszą radosną nowinę, że znaleźliśmy miejsce, w którym może pracować nad swoimi preparatami z nanotechnologią. Ale ja do was troszeczkę innej sprawie. Słuchajcie, sytuacja z Jackiem mnie cholernie zaskoczyła i nikt z nas nie był na to gotowym. Pomimo, że jesteśmy zorganizowani i przeszkoleni, to jednak daliśmy się zaskoczyć i to rzeczywiście mogło kogoś z nas kosztować życie. Że osoba, która totalnie nie jest z nami związana, taki Kenneth, musiał interweniować i w tym momencie uratował mi życie. Więc musimy nad tym jeszcze trochę popracować, szczególnie w takim czasie, jaki jest teraz, gdzie jesteśmy strasznie narażeni na kolejne działania. Ogólnie też są dobre wieści. Udało mi się zmanipulować ballast do tego stopnia, że prawdopodobnie na dniach uda się przyklepać jakiś większy sojusz. Znaczy sojusz, zawieszenie broni, może kiedyś sojusz, bo z balasami na chwilę obecną nie ma jak. Mam pewnego gościa, który jest przeze mnie rozgrywany totalnie. Ostatnio wystawił swoich ziomków też na eliminację, więc się sprawdził w tej kwestii. Teraz będę chciał mu załatwić jakiś towar, więc jakbyś tam Leonardo pogrzebał czy coś sprowadził, to chętnie przekażemy to potem na dzielnicę balas, żeby kupić jej łaski, nie? Nawet jakbyś był w stanie jak najszybciej coś ogarnąć, to byśmy to z miejsca ruszyli. Chyba, że coś mamy. Quickie, chyba, że ty coś masz w swoim magazynie. Jedyne co, no to mamy tam trochę broni. To jest jedyne co, tak za bardzo tym przestałem się zajmować. Weźcie, kupcie coś na Darknewebie. Dam wam 100 tysięcy dolarów teraz na to. Dobra. I kupcie tyle, ile się da, tak żeby tylko tamci mogli sobie trochę dorobić balasi, bo oni są teraz w rozsypce trochę, przez ucięte te wszystkie źródła inne dupery, ale dajmy im taki powód, żeby mi jeszcze bardziej zaufali, nie? To jedna rzecz. Plus... W imieniu Familis? Nie, czy broń Boże, podstawić? Broń Boże. Ja się tam podstawię to okay. Ten. Dobra. Damy temu, ja się zaraz dzwonię z tym gościem od nich i mu to wszystko podrzucę, więc... To może przepakujemy coś z magazynu Familis? Żeby tam tylko ich podkupić, a za te pieniądze kup sobie nowy towar. Sprowadźmy coś. Wiesz co? Połączyć się z Kajo. Z Kajo to załatwimy.
Daj im to gówno, co masz tutaj, a tobie załatwimy z Kajo najlepsze, co może być. Zrobimy. Jeszcze mam jedną rzecz w sumie. Potrzebujemy... Leo sobie daje dobrze radę z tymi wszystkimi rzeczami internetowymi, ale potrzebujemy konkretnego działacza. Jakby Bodzio jest spoko, ale go nie ma w ogóle. Potrzebuję kogoś, kto będzie na pstryknięcie palcem. Musimy kogoś znaleźć. Pomysły? Jeszcze jakiegoś informatyka, to? O informatyku za mało powiedziane. Potrzebujemy kogoś konkretnego, kto siedzi w tym wszystkim i pstryknięciem palca wyłączy cały prąd w mieście, wiecie. Mogę mieć taką osobę, tylko muszę znaleźć do niej kontakt. No to jak masz, to dawaj znaka. A skąd? Dobra, to... Wiem, że to może ci głupio zabrzmi, ale to jest człowiek Marcinka. To Boże, serio? Z tego co wiem, nieraz podobno hakował niejedne telefony. Podobno gościu jest młody, ale... Nie mówię, żeby go wpuścić tutaj, ale można go przetestować. Podobno umie bardzo dużo. Tylko wiesz, my nie chcemy hakować telefonów, nie? Potrzebujemy jakiegoś gościa, który zrobi wszystko. No dobra, spróbujemy go, jak nie mamy innego wyjścia, to okej. No dobra. Taki kościół to jest teraz na wagę złota. Tak. Ostatnio działo za naszym radem. Ja wiem, że Leonardo jest fenomenalny w tym, co robi, jakby rozwijasz coraz bardziej, ale potrzebujemy osoby, która jest wyspecjalizowana akurat w tym. Tego potrzebujemy. Jeszcze jedna sprawa szybka, bo muszę jechać, bo ja da się dogadać w sprawie tego nowego Nissana, którego rozwaliłem. Wiem. LG. Gościu nie ma tożsamości, trochę spokorniał teraz, nie robi głupich rzeczy. Może warto go wprowadzić, panowie, w tym czasie. Plus... Myślisz, że jest już gotowy? Chciałbym to sprawdzić. Jeżeli byśmy dali mu jakiś test i by się sprawdził, to myślę, że wtedy nie ma zastrzeżeń. Gościu totalnie zniknął teraz z ulicy. Widzisz go gdzieś, chodzi w masce. Dobrze to wychodzi. Mówię na niego maska. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, Franklin. Chciałbym go przetestować, ale niekoniecznie dołączać go do bractwa, ale... Franklin sobie by nie dał rady tutaj. Tak, ale chciałbym go zaprawić. Rozumiem. Chciałem go przygotować z motywem, że słuchaj, nadchodzi ciężki czas, musisz być gotowy. I wezmę go teraz na dniach, wsadzę go do jakiejś klatki i go przetyram. Zobaczymy, czy te jego MMA ma jakiś sens. Coś mu daje. No. Ja mam jeszcze jeden pomysł odnośnie tego, Dwayne. Może ogarnąć jakieś auta, w sensie dla nas, dla każdego z nas. Te same auto może. Mamy. My nie mamy tych shafterów? Mamy shaftery. No one działają, może w sensie coś jakby innego. Nie wiem co, jak masz propozycję, wal śmiało, ale na razie mamy shaftery, rzeczywiście, i motocykle tam kilka. No dobra, okej. Okay. Ciągle jeżdżąc tym samym samochodem, za bardzo zdradzimy swoją tożsamość. Musimy nad tym popracować. Dobra, jadę szybko załatwić tą sprawę. Myślę, że wszystko mamy dogadane. Jakby załatwicie to wszystko QuickJ, to dzwoń, to pojedziemy załatwić to z balasami. Będę dzwonił też co do tego hakera. Dobra, okej. Okay. Tak to zrobimy. Ja idę zabezpieczyć miejsce. Dobra. Czujcie się jak u siebie w domu, w końcu to nasz nowy dom. Okej, widzowie, fajnie, że przegadaliśmy sobie to z naszą ekipką, jak widzicie. Do zobaczenia. No, rekin dobra, rekin odklejony jak zawsze, ale Leo już się bierze za robotę. QuickJ też od razu maszeruje, żeby robić. Co tutaj było za pomieszczenie, bo ja zapomniałem. A, właśnie, nasz magazyn. Dobra, to jest bardzo ważne. Więc ja też stąd spadam, zaczynamy działać, moi drodzy. Jadę szybko załatwić tą sprawę z samochodem, tak na rozluźnienie po tym pogrzebie. I potem jadę załatwić sprawę z balasami, także też nie będę stał, nie będę siedział w miejscu, nic nie robił, tylko trzeba działać. Fajna miejscowa tutaj jest. Nie wiem, co tam Rekin powiedział tej dziewczynie Logana, albo w ogóle czy Logan jeszcze jej coś mówił, no bo to auto skończyło tragicznie, ale tak wam się podoba ten GTR i mi się też tak podoba, że jestem w stanie zapłacić za taki drugi. Serio, może nawet lepszy, nie wiem, zobaczymy, co mi załatwi. Dlatego jadę tam szybciutko, widzowie, żeby to szybko załatwić. Devil's Moto Club. O kurde, jak to fajnie brzmi, jakbym był jeszcze Damon Devils, to by to idealnie pasowało. Czy ktoś tu w ogóle jest, tu jest jakaś impreza, ja tu się jeszcze nie rozglądam, tu jest warsztat, ale to jest jakiś klub motocyklowy, kurde. Nie wiem, czy tam mogę wchodzić, nikogo nie widzę. A, patrzcie, rzeczywiście, tam są nawet te, widzicie, Bati tam chyba jest robione. Tutaj też? Nie, tu jest bar, patrz, tu też stoi. O, ktoś jedzie, dobra, ja tu tak chodzę. O, jest i ona, o kurde, dobra. A to nie, to chyba nie ona. Cześć, co ty tu robisz? Dzień dobry. Ty zapewne do Ewy. Cześć. Tak, Ewa? Nie, Ewa jest u naszego znajomego na salonie. A przyjedzie on tu? Na, oni są na Clinton Detailing. No, możesz sobie wskoczyć. Tak? Mam tam podjechać do niej?
No. To oni się dogadują już z Franklinem? No tak, ogarniemy tam parę spraw. Dobra, to jadę, okej. Okay. Kurde, tutaj jakieś 3 dziewczyny, widzowie. Nieźle. Laseczki sobie kręcą interesik. Bardzo fajnie. Ja to jeżdżę jakimiś dobrymi furkami też. A nie lepszymi niż moje. A Clinton Detailing jest tam w centrum. Ej, ja cały czas żyję, moi kochani, tym myślą, że tutaj jest Clinton Detailing. Więc kawałek mamy, ale dobra, jak idzie za mną, to już szybko. Wow, ale forma tym autem. A tutaj. O nie, ale dałem ciała. Czyli tutaj. O, jest ktoś. No takie dwa same auta. Ciekawe. Witam. O, witam, cześć, witam. Cześć. To jest Norwek, tak? Cię do mnie sprowadza. Tak, to ja. I to tak. Ty już pewnie wiesz, co mnie do ciebie sprowadza. A, no tak, zapomniałam. A, mogłeś mi nie przypominać. No właśnie tak się składa, że jestem zmuszany przypomnieć, bo nie ukrywam, że samochód od ciebie był jednym z ciekawszych samochodów, jakie miałem w swojej karierze. I wiem, że tamten, no już taki bity, to już nie jest to samo. I chciałem się zapytać, czy jest szansa mi załatwić taki drugi. Jest szansa, ale skąd mam mieć pewność, że znowu go nie zniszczysz? Znaczy, no postaram się. Postarasz się? Moje biedactwo, że się zniszczył, które sprowadzałem specjalnie. Ile by to potrwało? 2-3 dni. Kurde, no dobra. Jak trzeba, to trzeba. A co z tamtym zniszczonym w takim razie? Bo tam jeszcze trochę części zostało, nie? Czy to złomować, czy ty sobie to chcesz wziąć? Możesz nie? Zapytać Norwega, może im się coś przyda z tego. Co Norweg chce? Możesz na salon podrzucić, albo dać lokalizację, to podjedziemy. Dobra, to ja rzucę tutaj lokalizację i mój człowiek to podrzuci. Też, nie wiem, może. Dobra, zaraz to ogarnę. Dobra, to super, to dziękuję. Dziękuję za pomoc i mam nadzieję, że nie będę musiał zamawiać go trzeci raz. Też mam taką nadzieję, ale jakbyś potrzebował innego autka, to zapraszam. Oczywiście. To może ja nie zawracam. Salon. Proszę? Ten salon teraz już. Aha, to już nie tamten, bo ja tam byłem w tym klubie. Tamten to tylko do przetrzymywania tego, co sprowadzamy obecnie. A, okej. Okay. Na razie taki kontrakt mamy. Że czyli kosa z Franklinem zażegnano. Można tak powiedzieć. Teraz się tworzy nowa, prawda, Norwek? Ja o niczym nie wiem. Jasne, dobra. Wracając, oczywiście tak 2-3 dni poczekasz i sprowadzę ci autko. Dobra, super. Aż chrypy dostałem z podniecenia, dobra. To ten, to będziemy w kontakcie. Na razie. No, miłego. Cześć. Cześć. Jakoś to poszło, widzowie. Udało się załatwić drugie. Dobrze, to jak już to mamy ze sobą, to dzwonię do Quickiego, jak tam nasz ten... Trzeba zacząć działać z tymi balasami jeszcze, póki mamy czas. Halo? Jak tam? Masz to ready wszystko? Tak, sprzęt mam ogarnięty, a z tym hakerem spotkanie chciał bardziej, jak powiedzieć, się ściemni. No dobra, to załatwmy na razie to z tymi ballasami. Gdzie jesteś? Gdzie mam podjechać? Co robimy? Mogę ja pojechać, podjechać ze sprzętem. To wiesz co? Jedź, ja ci dam znaka, ja zaraz do nich przedzwonię, jadę zmienić auto. Zróbmy to tak, że wjedziemy tam z tyłu na podwórko, okej? Okay? Dobra. Dobra, to w kontakcie. No dobra, cześć. Dobra, widzowie, jadę szybko zmienić samochód. Akurat ta autostradka jest idealna, żeby sobie dojechać do naszej kryjówki, zmienić pojazd. No i jak to zrobimy, no to działamy dalej. Zobaczcie, moi drodzy, jakim pięknym samochodem jadę. Mówiłem o Suburbanie i sobie wypożyczyłem kolejnego Suburbana. Tak na chwilkę, bardzo mi się podoba to auto. Muszę sobie znowu je kupić za jakiś czas. Dzwonię do Quicka, gdzie on jest, żeby też powoli tam wjeżdżał, żebyśmy wjechali razem. No słuchaj, gdzie jesteś? No i jestem już obok dosłownie. To poczekaj, bo ja zajeżdżam teraz sobie od tyłu. Czekaj, ty jedziesz Suburbanem? Tak, a ty... No to jestem tym Burrito za tobą. Dobra. Wjeżdżamy, stary, dawaj za mną. Dobra, widzowie, tutaj trzeba wjechać. Mieli tutaj być. Czekaj, na lejce i założę. No to szybko rób to. Gdzie jestem, wasz koleżka? Stajmy może tutaj. Weź może mi broń w pogotowiu. Jest i on, widzowie. Witaj. Jestem, cześć. Słuchaj. To są już twoi zaufani ludzie? No, można tak powiedzieć. To odwołaj tych, którzy nie są. Wydwaj za pod. Dobra, słuchaj, tu masz furgonetkę. Furgonetka jest wypchana, sam wiesz czym. Przyda wam się to. Porozdawaj to chłopakom, niech sobie posprzedawają, niech sobie pozarabiają. Musisz zbudować wśród nich zaufanie, tutaj masz 3 zaufanych ludzi, daj im większą działkę, żeby jeszcze więcej zarobili. Wiesz, twoi ludzie muszą zarabiać, prawda? No.
No, nie wiem jak stoicie z takimi rzeczami, wiem, że ostatnio macie problemy, tam przez Kajo takie różne rzeczy przestały dopływać, a wiem, że byliście od nich uzależnieni, więc teraz ja wam trochę popomagam, ale w zamian za to chcę to, na co się wcześniej dogadywaliśmy. Spokój. No chyba z tej osoby, że to już żadnych działań nie prowadziło. Bardzo dobrze. Gdyby jednak coś się rodziło, bardzo proszę daj mi znać, to wytniemy to przy... No. No tak jak ostatnio. Niech to na razie tak działa. Oczywiście macie pełne prawo do swoich działań obronnych, ale jak na razie prosiłbym, żebyście nic więcej nie robili. Zobaczymy jak zareagują na to inni. Bądźcie gotowi też, nie? Będziemy pod telefonami, tak czy siak. Dobra. W takim razie, miłego. Miłego. Chłopaki, bierzcie tak. Chyba w porządku, co? Chyba się udało. W sumie to z tym, że nic się nie dzieje, to prawda. No, żadnych, tak? Nie wiem, czujek ani nic. Może na chwilę zrobi się spokojnie, takiej sytuacji jeszcze nie było. Wagosi są tak słabi, że już nic nie robią. Ballasi są na razie w mojej garści, przynajmniej takie wrażenie sprawiają. Trochę tak, tylko w dalszym ciągu będę ubezpieczał tą Ośkę ludźmi, bo tak. Wiesz, że Ballasom nigdy nie można ufać. Tak, ale do tego czasu nie będziemy im dawać nie wiadomo czego, są odcięci od jakichś tam dostaw innych rzeczy, więc możemy to troszeczkę wykorzystać, ale bez rozlewu krwi, bo ten rozlew krwi nigdy do niczego dobrego nie prowadzi. Dokładnie. No, więc to trzeba ograniczyć. Słuchaj, jak? Dostałem jakieś SMS-a. Jeszcze ci mówię. Od kogo? Czyli ma być czarny, tak jak jego poprzednik, tak? Ma szczęście, bo osoba, która mnie załatwia, ma jeszcze jedno takie auto. Aha, przepraszam. Czekaj, to pisze do mnie ta dziewczyna LG. A, auto. Kolor obojętny zawsze sobie zmienię. Ważne, by miał moc. Kiedy jest, jak z tym hakerem? Chciał się spotkać wieczorem bardziej. Nie wiem, że ma jakąś niespodziankę i powiedział, żeby ci pokazać, co umie. No dobra, to możemy tak zrobić. W ogóle Leonardo ogarniał jakąś nową częstotliwość na radio? No właśnie chciałem się o to samo spytać, trzeba mu to zlecić. Napiszę mu SMS-a, czy ty mu napiszesz? Wiesz co, to napisz mu już, albo ja do niego zadzwonię, tak będzie lepiej. Okej, dobra. No, może akurat z tym hakerem się dogadamy, to nam jeszcze bardziej to zabezpieczą, nie? Mhm, dobra. Dobra, dziwną drogę wybrałem. To zadzwoń do mnie wieczorem, jak będzie to spotkanie, okej? Dobra, to zostawmy tu, ja sobie załatwię transport. Do zobaczenia. Hej. Dobra widzowie, no to w takim razie czekamy do wieczoru, wieczora chyba jest poprawnie, no i zobaczymy tego hakera, oby to był ktoś ogarnięty, bo największego pecha w tej serii mamy właśnie z hakerami, nigdy nie mieliśmy takiego dobrego hakera, tam Bodzio był spoko, Lester był spoko, ale jak no swoje odkleki mieli, więc teraz potrzebujemy kogoś naprawdę mocnego. Kochani, zobaczcie, tam mamy logo spotkanka. Słuchajcie, ostatnie spotkanko, moi drodzy, w tym roku będzie teraz w Warszawie 17 czerwca, więc jesteście dosłownie chwilę przed, bo już w tą sobotę widzimy się w Warszawie. Także, moi drodzy, jak chcecie się dostać na spotkanko, koniecznie wpadajcie w link w opisie, kupujcie bilety. Osoby, które chcą się ze mną spotkać na spotkanku, zrobić sobie ze mną zdjęcie indywidualnie, pogadać chwilę i dostać autograf, to zapraszam do kupowania meet and greetów z Ospano. Jeszcze trochę biletów zostało, ale już naprawdę niewiele, także to są ostatnie meet and greety, które możecie ze mną nabyć w tym roku tak naprawdę. Plus, moi drodzy, dostałem fajną informację, że będzie cosplay na przebranie się za postać serii Życie Gangstera i Prawdziwego Życia, więc jak tworzycie swój własny strój, który będziecie chcieli pokazać na spotkanku i przebierzecie się za jakąś postać, możecie wygrać bardzo fajną nagrodę. Także zapraszam do wspólnej zabawy na spotkanku. Kłyki do was dzwoni. No halo? Cześć Dwayne, podsyłam ci lokalizację, zaraz tutaj będziemy z tym omówieni, z tym hakerem. Dobra, no to dawaj. No dobra, czyli rzeczywiście mamy co robić. Ja sobie stanę gdzieś tu na poboczu, poczekam na tą lokalizację, sobie ją wbiję. Nie wiem, czy tutaj stanę. O, tej kurde, bo tu nigdy nie byłem, widzowie. To jest jakiś parking? Tak, to jest parking, dobra. Gdzie my się spotykamy? Co to jest? To jest chyba farma jakaś czy coś. No dobra, jedziemy tam. Jak mus to mus.
końcu może będzie jakiś porządny haker. Nietypowe miejsce, ale kiedyś już w tym miejscu miałem spotkanie z jakąś grupą hakerską, pamiętacie? Takie goście w maskach. Nie pamiętam już, czym mi pomagali. O, jesteśmy też przy logu spotkanka, tak jak ostatnio mówiłem. No dobra, ale jestem w dobrym miejscu? Nie, kawałek niżej, czyli muszę tutaj zjechać. Okej, jedziemy na spotkanko, widzowie. Właśnie o tym mówiłem. Do Warszawy teraz. O, są tutaj. Czy to Leonardo też tu jest? O co chodzi? O, proszę. Ja myślałem, że to jakaś randeczka będzie jeden na jeden. Dobry wieczór. Witam pana. O Boże, widzowie, co to ma być? Co jest? No, mów, co miałeś mówić. No, witam, no. Cześć. Słyszałem, że pan się chciał ze mną spotkać. Boże, szukam czegoś konkretnego, może tak powiem. Co określałby konkretnie? Potrzebuję kogoś, kto się nie patyczkuje i potrafi zrobić wszystko, co będę chciał, żeby potrafił zrobić. No, wyciąłem tabletę. Może pan podejdzie ze mną. Okej. Okay. No ale co? Widzi pan piękne miasto, prawda? Mhm. Piękne światła, wszystko. Ale bardzo prosto można się tego pozbyć. Okej, okay, to brzmi jako zachęta na rozmowę, o proszę. A jesteś w stanie to zrobić jeszcze raz? Oczywiście, że tak. A teraz włącz. Już. Teraz włącz. Już. Teraz włącz. Już. Teraz tak 3 razy pod rząd. Już, szanowni. No dobra, widzowie, wychodzi mu to, wychodzi mu to. Uff. No dobra. A tą antenę umiesz włączyć? Dobra. Okej, okay. Już chyba wyłączyła się. Nieźle. No dobra. Coś nieco potrafisz, ale już kiedyś widziałem taki trik z wyłączaniem tego miasta, tego wszystkiego. Miałbym w sumie dla ciebie zadanie w takim razie, żebyś miał okazję się sprawdzić. Tu jest mój kolega Leonardo. Jesteśmy w trakcie budowania jakby pewnej linii na krótkich falach, która umożliwi nam bezpieczną komunikację tak, żeby nikt nieproszony się na nią nie dostał. Specjalnie kodowaną, tym podobne. Znasz się na takich rzeczach? Owszem. Chcielibyśmy taką bezpieczną komunikację między nami wytworzyć i w sumie może byście pogadali. W takim razie, co chłopaki myślicie o tym? No ja myślę, że trzeba wypróbować, kolego. No, to wy sobie tu pogadajcie, ja też szybko coś zamienię słowem z Quickiem i z chłopakami. No, ej, chłopaki, a jak z tą zagadką? Coś wiadomo? Nie mam pojęcia w ogóle, znowu pustka. U mnie też. Kurde, czekajcie, bo ja tak o tym myślałem. To leciało w jaki sposób? Pieniądze są niezbędne, by uzyskać władzę. Do tego potrzebne jest coś, co żywi Soul Central. Nie mogę tego robić tutaj, to zbyt niebezpieczne. Jest jedno miejsce, tam gdzie w wodzie zamiast ryb pływają trupy. Nie wiem, gdzie to szczerze, może być. Szczerze, chodziłem po całym zasaranym Los Santos, jeździłem i sam nie jestem w stanie ustalić, o co do cholery z tym chodzi. Wy naprawdę nie wiecie? Co? To chodzi o Alamosi w Sandy. Jak to? Skąd ta pewność? Powiedzmy sobie szczerze, jeśli zabiłeś kogokolwiek w aucie, niedaleko Sandy, gdzie wrzucasz auto? No to do Alamos. No właśnie. Jeśli atakujesz jakikolwiek samolot, gdzie mniej więcej sterujesz, żeby wpadł? Do Alamosi. Tam pływa najwięcej trupów, jak gdzie tylko i wyłącznie zapragniemy. A logikę, jeżeli chcesz to wysadzić, możesz budynki. Ale lepiej Może też chodzi o tych Meneli z Sandy, że wiecie, najbardziej nawaleni, ale w sumie to ma jakiś sens. Pamiętacie te wszystkie zadymy, które działy się w tamtej okolicy? To co się działo? Wpadali do wody, bez kitu. No właśnie. Kurde. Może jednak będą z ciebie jeszcze ludzie. Cholera, że na to nie wpadłem. Widzowie! Jak ja mogłem na to nie wpaść? Jak wy mogliście na to nie wpaść? Przecież to się łączy, czyli jezioro w Sandy, czyli mamy pierwszą odgadniętą wskazówkę w tym całym zdaniu. Teraz przesłuchajcie jej jeszcze raz. Pieniądze są niezbędne, by uzyskać władzę. Do tego potrzebne jest, co żywi Soul Central. Tutaj chciałbym, żebyście nad tym popracowali, bo pieniądze są... Czyli coś za pieniądze, żeby ożywić ten. Mi się nasuwają dwie rzeczy, jeżeli chodzi o Soul Central. Albo jakiś towar, albo broń, dobrze wiecie. Nie mogę tego zrobić tutaj, to zbyt niebezpieczne. I to jest nawiązanie do pierwszego zdania. Jest jedno miejsce i to wskazuje na miejsce, w którym można byłoby to robić, żeby sobie zapewnić pieniądze, które potem pozwolą zapewnić władzę, widzowie. I tutaj teraz jest nagle napisane, że jest jedno miejsce, tam gdzie w wodzie zamiast ryb pływają trupy.
Czyli jakby to miejsce, w którym można robić to, żeby zaopatrzyć, żeby uzyskać władzę na Soul Central, jest miejsce, gdzie zamiast ryb pływają trupy i tutaj ten haker zauważy, że to chodzi o te wielkie jezioro w Sandy. Tylko nie rozumiem tej ostatniej części nagrania tak totalnie, bo miejsce, w którym R z czarną tarczą najstarszego sekretu pilnuje, a 12 powodów wystarczy, by mnie zrozumieć. Na tej części macie poświęcić 100%, bo jak odgadniecie to zdanie, to będziemy wiedzieć, o co chodzi. Ja teraz ja z samego rana pojadę, w sumie wezmę, nie wiem, czy tam, może rekina wezmę. Pojeździmy, poszukamy, poszperamy, bo może na coś trafimy, może wam coś podsuniemy. Dobra, panowie, to co, Leonardo, zostawiam cię z nim. Jakbyście byli w stanie coś ustanowić, a coś załatwić, dajcie znaka, to od razu stestujemy, nie? Jasne. No, dobra. Rekin. Chodź, pojedziesz ze mną, stary. Pojedziemy do motelu i rano gdzieś ruszymy. Jak coś, to dzwoń. Dobra, w kontakcie. Musisz mi pomóc, Rekin. Musimy pojeździć trochę po Sandy, ale to zatrzymamy się tam po bliskim motelu i wyruszymy rano. Dobra. Dobra, to jedziemy, widzowie. Dobra, widzowie, ja już tutaj sobie wstałem. Jest jakaś godzina 10:11, idealnie, żeby się poruszać. Tylko Rekin gdzieś tutaj też jakiś pokój miał, tylko nie wiem, który teraz, cholera. O, dobra, tutaj idzie Rekin. Wyspałeś się? No, w porządku. No to wsiadaj, stary. Czego szukamy? Szukamy jakiegoś znaku. Jeżeli chodzi o Sandy, to trzeba przejechać po prostu całe stare jezioro tutaj dookoła. Przy brzegu przejeździmy. Ja coś czuję, że to może chodzić o miejsce przy brzegu, wiesz? Dobra. Może być to ciężkie. Mówisz, że to może być z drugiej strony też, czy tylko tutaj? Myślę, że gdzieś tutaj, stary. Tego, czego szukamy, to jest miejsce, w którym R z czarną tarczą najstarszego sekretu pilnuje. Brzmi to absurdalnie, stary, bo to może być wszystko, ale no nie wiem co. R z czarną tarczą. Co to może oznaczać? Najstarszego sekretu pilnuje, chłopie. Nie wiem, nie wiem. Rozglądaj się. Co może być z tarczą? Nie wiem, nic nie widzę podejrzanego. A może bliżej brzegu jedź? Tak totalnie przy tego, tej ulicy. Myślisz? Dobra, mogę tak pojechać. To jest coś z Alamosi? No to nie wiem. Może jakiś znak? Nie, no nie wiem. Bo coś na ziemi by leżało. R, stary, jakaś ki. R, litera R. No nie byłoby to tak wyeksponowane totalnie, nie wiem. Brzmi to dziwnie, jak jakiś skarb. Nie wiem, stary. Dziwna akcja, widzowie, nie wiem, o co może chodzić. Mam nadzieję, że uda nam się tego... Uda nam się ten sekret odnaleźć, w każdym bądź razie, zobaczymy. Kurde, no stary. Nie wiem, może ten brzeg rzeczywiście, ale tu, co tu jest takiego ten... No, co może być takiego tutaj? Nie wiem, no w sumie nie, działo się tu coś? Masz pojęcie? Koło Alamosi? No nie wiem. Wiesz co, bo chodzi o to, że to miejsce, które gdzieś tutaj jest niedaleko... Oj, Jezus. Oj. O, chłopie, bierzesz tego na prawo? Biorę. No co tam? Dobra, dam se radę. Aj, ten Rekin psuje dobrą zabawę. Dobrą zabawę psujesz. To się jeszcze... Dobra, wsiadaj, nie odwalaj. Słuchaj, bo nie skończyłem mówić. Chodzi o to, że gdzieś tutaj jest miejsce, w którym można było robić coś, co potem można było monetyzować na Soul Central i zdobywać przez to władzę, stary. Tylko nie wiem, co to było. Jakiś produkt? Coś w tym stylu musiało być tutaj robione w Sandy. Ktoś to robił jakieś... Ktoś robił to w okolicach Sandy, bo jeżeli motyw jest z jeziorem, więc to na pewno musiało być gdzieś niedaleko tego jeziora. W jakimś budynku spalonym albo coś tu kiedyś było i na przykład tego już nie ma. Nie wiem, stary, ale jest to dziwna akcja strasznie. Nie wiem, trzeba to Rekin dokładnie przebadać. Będziesz musiał tutaj trochę pokrążyć w wolnym czasie i też poszukać jakichś wskazówek. Kiedyś tam, w tamtym porcie też dostawałem kilka jakichś dziwnych wskazówek, więc coś jest z tej okolicy. Plus ja muszę na Kajo polecieć, się dowiedzieć jeszcze kilku rzeczy. Wszystko to wygląda w okolicach tego jeziora, jakby było to opuszczone i coś by tu kiedyś było. No. I co to na nie, nie sugeruje, to trzeba wszystko przykończyć dookoła. No trzeba, bo ten teren jest olbrzymi. O, Rekin, ktoś do mnie dzwoni. Halo? Przyjdź do Humanopsa. Tak jest. Musimy poważnie porozmawiać. Dobra, Rekin, muszę cię niestety gdzieś tu odstawić. Zawracam. Dobra, jak będzie jechać auto, to po prostu wysadź mnie przy nim. O, tam jedzie coś. Będziesz złodziejem? A co? Dobra. Wypad. Do potem. Szukaj wskazówek. Dobra, widzowie, dawno nie było naszego orzeszka kochanego, Panao, więc ja do niego nie będę zawodził jego zaufania po raz kolejny i wstawię się w ciągu 3 minut. Widzowie, znak tu przywiozłem. Jestem. Musisz wysłuchać
polecenia od tego generała. O kurde, wtyka widzowie. Melduje się. Mamy zlokalizowane auto z rejestracją H. Mamy je znaleźć, zlikwidować, ewentualnie przesłuchać. Nie auto, kierowcę. Chcę go żywcem tutaj. No to rejestracje H nie są od nas? Jeden z nich niestety troszkę ostatnio zawinił i troszkę się poszuwa. Dlatego macie go dorwać i żywcem do mnie przywieźć. A zdecyduję, co z nim zrobić. No, to nie powinno być trudne. Idę się przepraszam. O proszę. Wewnętrzne konflikty widzowie w armii pana O. Prowadzisz? Tak. Dobra. Jakieś coś więcej? Jakieś konkretne wytyczne? Wiemy gdzie jest, jak jest, co robi? O kogo chodzi? Wszystko wiem. Ty masz być tylko na górze i mnie wspomagać. No oczywiście. Dobra. Czyli dzień jak co dzień. Czy mój głos brzmi poprawnie? Absolutnie tragicznie. No kurde, nawet humor starego wtyki się odpala, widzowie. Dobra, jedziemy na to zadanie. Dziwne, że mamy łapać kogoś z rejestracją H, prawda? Ciekawe, o co chodzi. Ja bym tą osobę jak najchętniej zatrzymał, ale ją też musimy żywą dorwać i przyprowadzić do pana. Także jestem ciekaw, dokąd pojedziemy to załatwić w ogóle. Właśnie dostałem informację, że mamy jechać gdzieś blisko czarnej tarczy. Blisko czego? Mam być czujny, czy nie? O, czyżby jakiś znak, widzowie? Patrz front. To to auto? Dobra, jakie rozkazy? Wyłączam ten modulator. Mam strzelać? Weź na radio i uniemożliw mu dalej. Dobrze. Masz strzelać po oponach. Radio rzek. Pozytywny. Jakie są rozkazy? Chcę go mieć żywcem. Jeżeli jadą tam we dwóch, przyprowadźcie ich dwóch. Jeżeli czterech, to chcę widzieć czterech. Czy mogę strzelać po samochodzie? Jeżeli masz pewność, że ich nie zabijesz, to tak. Tak jest. Jeden włos z głowy im spadnie, a tobie odpadnie jedna ręka. Jak zawsze. Bystry. Da się radę to bardziej przygazować, czy nie? Kurde, widzowie, nam ucieknie, muszę zacząć strzelać, cholera. 6 ton. No wieś na ulicy, zacznę strzelać. Odbija w prawo. O. Dlaczego się nie poddadzą? Przecież mogę ich rozwalić sekundę. To się źle skończy, widzowie. Dobra, otwieram ogień jeszcze raz. Potrzebujecie wsparcia? Dajemy radę. Szybciej, to jest zwykły samochód. I siadać, albo rozwalę was. Przed auto i żadnych numerków. Szukaj ich, czy nie mają... Ubezpieczam cię. Ty to zrób, ubezpieczam cię. Jeden ucieka, mogę strzelać? Nie, złap go. Jak już to po nogach, ale ma przeżyć. Urwie mu te nogi, ten strzał. To wyjdzie z działka i strzel z pistoletu. Nie ruszaj się, połóż się na ziemi. Połóż się. Mamy ich. Przywieź na Human Lapsa. Teraz staniesz. Odwrócisz się. Ten jest rozbrojony. Wsadzam go dał. Dobra, tamtego też biorę. Tutaj chodź. Pod tak. Auto. Poczekaj, wsiądę na karabin. Snajper? Snajper? Gdzie? Szybko wsiadać. Nie, mamy snajpera. Macie odporne na wszystkie strzały samochód. Nie przesadzajcie. Ucieka na miejsce. Mamy dwóch. Dobra, mamy tych dwóch widzowie. Strasznie dziwna akcja, taka... Mam lepsze. Taka coś za łatwo poszło. Coś jest nie tak w tej całej sytuacji. Wiadomo, kim oni są? To już dalej jest sprawa pana O. Rozumiem. To było na tyle? Taka prosta robota? No kurde, ale tu nie ma pojazdu znowu. Coś się dzieje, widzowie. Czemu jest taka rotacja tymi pojazdami wszystkimi u pana O? Nie rozumiem. Aut z pojazdu. Bez głupich numerów. Do hangaru. Gdzie jest ten drugi? Wysiadaj. Wchodzą do środka. Zadanie wykonane. To nie subordynacja. Zastanawiam się tylko, na co wam to wszystko było. Jakiś snajper ich osłaniał. Jest ich więcej. Spokojnie. Lokalizujemy to, co trzeba. Mieliście pilnować tajemnicy i strzec, a nie sprzedawać. Nie rozumiem tego. Ach, szkoda słów. Teraz muszę zrobić z wami to, co ze wszystkimi. Dlatego chcę się dowiedzieć, co przekazaliście reszcie. Po co powiecie, może uratować wam życie i przy okazji waszą rodzinę. Mówisz coś, kolego? Nie zabijaj. Mogę się wytłumaczyć. Co przekazałeś reszcie? Podstawowe informacje. Ile procent tajemnicy zostało ujawnione? Obecnie 10% tajemnicy. Co wiedzą? Chyba tylko miejsce. Tylko miejsce? Raczej tak. Tylko miejsce?
I to niedokładnie miejsce. Skazałeś swoją rodzinę na wyrok. Dość takich żartów. Ja tutaj sprzątam. Podejrzane samochody z rejestracją H można wysadzić bez żadnego problemu. 10% tajemnicy zostało ujawnione, przekazać tu wyżej. Znikać to. Jak coś, będę pod telefonem. Wyjdź z radia. Halo? Dwayne, o co chodzi z balasami? Jakimi? Jest ich chyba tam teraz 200 naraz. Przyjechało już jakieś 30 aut już. Ale gdzie? Na Forum Drive. Co? No, nie wiem właśnie co. Dobra, jadę. Ale gówno. Niezłe jaja z tym pościgiem, co? Co? No mówię, niezłe jaja z tym pościgiem. No,